Hej, cześć, siemano, witajcie, Stiviaki, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny materiał na naszym kanale, moi drodzy. Ze mną jest oczywiście Woski, a to jest kolejna seria i teraz uwaga, Woski wymyślił nową serię. Na naszych kanałach będą się pojawiały odcinki, jeszcze nie znamy w sumie nazwy dla tej serii. W każdym razie można powiedzieć, że jeśli chodzi o mnie, to jest to jakby kontynuacja przygód drużyny B, natomiast nie wiem, jak to jest u Woskiego. Tak, 100 lajków, to pojawi się kolejny odcinek. Ogólnie strona się pojawi, bo ogólnie planujemy stronę, planujemy naprawdę dużo tutaj wprowadzić funkcji i naprawdę rozwinąć to, ten serwer, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie pierwszy odcinek pojawi się u Woskiego, także na samym początku... Już jest, no nawet jak to... Znaczy jak to nagrywamy, to jeszcze go nie ma, ale jak będzie ten, no to wtedy już będzie u Woskiego. Także zapraszam po prostu na odcinek do Woskiego, wejdźcie i obejrzyjcie, zobaczcie. Pierwszy odcinek z naszej nowej serii, która jeszcze, jak to nagrywamy, nie wiem jaką ma nazwę. Dobra, ogólnie tu już troszkę u Woskiego zaczęliśmy sobie grać, zobaczcie. Naprawdę Woski się postarał, bo naprawdę jest tutaj sporo modyfikacji. Ten modyfikacja chyba podoba mi się najbardziej, czyli po prostu te animacje, które tutaj mamy naszych postaci. Jest to naprawdę mega. Zobaczcie, jak wezmę sobie mieczyk, to jak samuraj macham tym mieczykiem i to jest naprawdę sztos. I ogólnie jest troszeczkę taka różnica z tym, że po prostu, jak pamiętacie przygody drużyny B, to odcinki były takie troszeczkę ustawiane, teraz będzie nieco inaczej, ponieważ będziemy, tak, można powiedzieć, że było trochę cheatowane, troszkę ustawiane, a teraz będziemy grali czysty survival i zobaczymy, jak nam to wyjdzie, na ile mi czas wolny pozwoli w ogóle nagranie takiego czystego survivalu. Woski niestety, albo stety, ma więcej takiego czasu, ja niestety nie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, ogólnie tutaj mamy na samym początku, tak jak mówię, jakieś tutaj łóżeczka, tutaj jakieś piecyki, tutaj jakiś crafting, także na start coś mamy i jeszcze ciekawa modyfikacja, bo pewnie niektórzy się zastanawiają, to są stare modyfikacje, ale naprawdę dobre. Jak wciskamy sobie literkę H, to mamy tutaj takie właśnie czapki, które możemy sobie na siebie ubrać. Te czapki zdobywa się po prostu z mobów. Zabijamy jakiegoś moba i wylatuje z niego ta czapka, którą on na sobie miał. Jakie mody tutaj w ogóle podawałeś? Co tutaj będzie? Bardziej to będzie taka paczka, nie wiem, przygodowa, bardziej taka techniczna, jak to będzie wyglądało? Czy pomieszałeś to i będzie wszystko? Będą orki, no, będzie tutaj jakieś roboty i tak dalej. Powiedz mi, bardzo będziemy... Bardzo dużo technologii mamy tutaj, dużo automatyzacji i dużo... Jeszcze więcej automatyzacji przygód. Czyli powiedz mi, czy ja będę mógł sobie tutaj na przykład skonstruować jakiegoś robota fajnego albo jakąś fajną rakietę i polecieć w kosmos, czy to nie? W każdym razie, nawet jeśli tego nie ma, to jest nawet taka opcja, że będziemy mogli to dodać tam w przyszłości, także możecie nawet proponować, czy już jak paczkę zrobisz, to już nie możesz później dorzucić nic do tego, jak to jest, Woski? Właśnie. No, także Woski... Na przykład ciebie usunąć stąd. Mamy tutaj, weź Woski, może jeszcze wytłumacz, co my tu mamy z prawej strony, bo pewnie niektórych to interesuje z prawej strony, tutaj jakieś takie statystyki są różne. Co to jest, powiedz nam? A ja nie wiem. Aha, czyli Woski sam nie wie, jakie modyfikacje podawał. No dobra, nieistotne. Wiem, co to robi. Nieistotne, w każdym razie tutaj to też pewnie was interesuje. Mamy tutaj takie coś, tu jest info o naszym playerze, player death info i tutaj mamy name, mamy dimension, mamy tutaj datę, mamy lokację, także wszystko tutaj mamy ładnie o Stivusiu napisane. I Woski, czy ty jesteś gotowy na rozpoczęcie nowej przygody na moim i twoim kanale? Na twoim się ona już rozpoczęła, no tak. Na moim jeszcze nie, także... Tu jest jakiś King Crab, czyli to jest król krabów, dawaj go. O! No, oczywiście standardowo Stevie zawsze umiera, mamy spawna oczywiście przy łóżkach, bo już tutaj spaliśmy. No i oczywiście, tak jak mówię, Stevie zawsze sobie musi umierać, także... Jeszcze prosiłem Woskiego, weź go zabij, pomóż mi, bo chcę swój grób wziąć. Prosiłem Woskiego o ustawienie licznika śmierci, ale Woski coś nie chce go ustawić. Weź ustaw może ten licznik śmierci, czy się nie da. Nie ma opa. Aha, Woski nie ma opa, bo tak jak mówimy, to ma być czysty survival bez żadnego oszukiwania, także żadnych tutaj opów sobie nie dajemy, żadnych uprawnień administratora po prostu nie będziemy sobie tutaj dawali. Co z niego wyleciało fajnego? Coś dropnęło? Tu w ogóle mamy sobie takiego Chainscuba. Chainscuby, nie wiem czy wiecie co to jest, czy nie wiecie, ale też odcinek z Chainscubów na moim kanale był, także też to koniecznie musicie zobaczyć, no obejrzeć. Otwieraj. Spoko. Otworzyć to na pewno? No, a ja tu zaraz, zostanę tu. Nawet jak nie oglądaliście odcinka, to zaraz się dowiecie, co to są Chainscuby, bo ja pewnie umrę, nie? No, dlatego ja tu stoję. O, otworzyłem. Otworzyłem i nic. No nic, czy to coś wyszło, nie wiem co to jest. To nie jest to czasem. Słabo. A to nie jest to, nie?
To chyba nie to. Nie wiem, ten ChainsCube coś nie zareagował. Jeszcze są takie gigantyczne ChainsCube, co też jest naprawdę spoko. No, trzeba mieć zwykłych. No i z tamtych już coś naprawdę porządnego wylatuje. Aha, o zobaczcie, Woski sobie ubrał królika na głowę. Tak jak mówię, te mody są już takie znane, ale naprawdę dobre, także gramy na dobrych, sprawdzonych modyfikacjach. Dobra, Woski, tak jak mówię, żeby ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile, to chodź po prostu sobie zrobimy tutaj chatkę. Tylko gdzie tą chatkę chcesz zrobić, powiedz ty mi. Oj, mamy różne, mamy eventy, także naprawdę spoko. Jakieś dziwne dźwięki słychać, co to takie, co to było? Są naprawdę różne eventy, na przykład jest event, gdzie sobie po prostu po całej mapie chodzą jakieś drewniane potwory, takie gigantyczne. Także naprawdę mega. Ej, daj ten kilo, bo to był ten, przez przypadek wyrzuciłem ten dobry. A zobaczcie, jakieś trolle przyszły, co to stary? Co to jest? Nie wiem, wszystko się teleportuje, mi internet pada. To są cyklopy! To są cyklopy, Woski ma tak słaby internet, zobaczcie jaki Woski ma ping. Dobra, Woski i rób ich tam. Ole... Ej, żeby nam tu nic nie porozwalały, bo one pewnie mają jakieś super te... Jakieś super umiejętności. Dobra, jakieś obrażenia dostają, także spoko. Atakuj. Bang, ale dobra, mnie nie atakują, to ty uciekaj. Ła, co to było? Ej, teleportnęło mnie coś. No, to był creeper niespecjalny. No, jakiś super umiejętność miał. Dobra, ja je zabiję, może coś fajnego z nich wydropi. Dobra, jeden leży. O, złoto. No, golda mamy, nice. Cloud Boot możemy zrobić, ale nie zadaje dużo damage'a. Dawaj tego jeszcze tutaj. Czekaj, zobaczmy, czy chyba dodam tu modę na Cloud Bootsy. Tak, mamy tu Cloud Bootsy. O, Cloud Bootsy, to jest coś naprawdę sztos. Ej, coś tutaj jest, co 2014. To? Zobacz. No, zgadnij, co? O, Stevie Minecraft. No, nie wiem, ale wioska jest jakoś. Nie. Mamy... Patrz, lewituje. Koniki! Co żeś zrobił? Wpadłem do tego i lewituje. Woski jest Jedi teraz, konie też. To jakaś magiczna woda jest. Jak to magiczna woda? Jak ja wchodzę tam? Jak ja wchodzę? Dobra, chodź tutaj. O, zobaczcie, są te drzewne potwory, o których mówiłem. Te potwory z drzewa są. Ej, kolejny chainscube. Dobra, otwieraj teraz ty, bo ja nie miałem szczęścia. Widzisz tego chainscuba? A jesteś na wulkanie. Dobra, idę. A to te chainscube, one się tak po mapie spawnią. Ja myślałem, że je trzeba zrobić. Randomowo. Ja myślałem, że je trzeba zrobić. Tak, kobylstowna. A jest coś w tym wulkanie? Czy nic tu nie ma? Patrzę tutaj, czy coś jest. Między lawy. Nic w wulkanie nie ma. Między lawy. To spadaj. Śmietnik. Śmietnik mamy w sumie. Uj. Nie, czemu to zrobić? Czemu? Przepraszam cię, Woski. Jak przeżyjesz, to ty jesteś farciarz. O, myślałem, że przeżyjesz. To ty byś był taki farciarz, że masakra. W ogóle wkurza mnie to, ej Woski, trzeba to usunąć, bo cały czas dostaję te takie papierki białe z statystykami moimi, ja tego aż tyle nie potrzebuję. Nie, ty, nie, no chodź, ty otwieraj. Chodź. Ale dobra, bliżej, ja otwieram. Czego się boisz? O. A, bo ja to... Bo wiesz co ja myślałem. Myślałem, że jak kilofem to rozwaliłem, to po prostu takie coś wydrupił, ale to chyba nie, nieistotne czym. Dobra, chodź zobaczymy, czy coś tu jest. Do tego domku, ale my tu już byliśmy tu w tym byliśmy domku, już, no. Nie, to nie. Chodź tutaj dalej. Ej, a może po prostu zróbmy tak, że w tej chacie sobie zrobimy na początek jakiś taki domek na wstęp, czy nie? Ja tutaj eksploruję teren i... Powiem ci, że, taki paczka modyfikacji, taka paczka modów, to jest bardzo dobre na live'y, nie? I ty powinieneś z tego live'y robić totalnie, pewnie nie? Będą live'y. Bo to jest, ja mówię, ja jakbym miał możliwość robienia live'ów, to bym naprawdę je robił. Na razie niestety takiej możliwości nie mam, ponieważ mam bardzo słaby internet. Chociaż jak widzicie, Woski też ma właśnie słaby internet, a jak live'a odpali, to mu to działa. Ja nie wiem, czy ja nie spróbuję sobie któregoś dnia live'a odpalić. Może będzie to jakoś działać. No może. Tylko, że muszę, ej, tam jest jakaś podwodna w ogóle twierdza chyba. Czy tam? Mi się... Nie, tam nie ma. Chyba. Widzisz? Jest coś tam? Coś tu jest. Okay. Dawaj teraz. Ale co? To nie wiem. Skakujemy? Nic nie widzę. Nic tu chyba nie ma. Nie, jest! Zatopiony statek! Zobacz, no chyba pochodni to sobie tu nie postawisz. Skrzynię. A wiesz, że się zaraz utopimy? Ja stąd wypływam. Ja już się to... Ty się jeszcze tam nie topisz? Weź się jakoś obuduj. Obuduj się jakoś fajnie czy coś. Masz tam coś ciekawego, czy nic nie ma? No, może pochodnie używać. Muszę jakiegoś fajnego teksturpaka sobie załatwić. O, mam jakieś enchanty tutaj. I teraz trzeba znów powietrza. Dobra, najwyżej umrę. A, daj mi trochę pochodni, to ja też. O, daj trochę tego powietrza.
Daj trochę. O, o, o. I co, nie dostałem nic. Ej, bo ja umrę. Dobra, zbieraj moje itemy. No. No i co, i teraz ja muszę zasuwać taki kawał do ciebie, nie mogę się teleportować. Ja nic nie widzę. Jak nie, tam chociaż moje itemy muszę zebrać, poczekaj tam na mnie. Dobra, uwaga, jest misja wyławiania swoich itemsów. Płyń pan. Pokaż mi ten miecz, co skraftowałeś sobie. Żeglarzu, żeglarzu, dobra, żeglarz. Zatrzymuj się tu. Zatrzymuj się i ja idę sobie po itemsy swoje. Ja zabiję tego szkieleta. Wiesz co jest najlepsze, że one stąd wypływają. Tam kolejny wypłynął do ciebie. Było, ale mam stary jedno serduszko. Jakie drzwi robię. Jeszcze zjadłem zatrute mięso. No, drzwi. I drzwi. Dobra, już wiem, dobra, jest misja ratowanie itemsów. Tylko nie wiem czy zdążę, to nie ten grób, ten drugi. Musisz to ogarnąć, bo dwa groby są. Żebym ja wiedział, który zbierać. No, widzę. No szkielet się zespawnił, zepsuł. Zepsuł mi zbieranie moje, w ogóle nic nie widzę. Weź mnie tutaj, osłaniaj. Dobra, ja sobie już poradzę. Chyba. Nie wiem, co ty tu robisz nawet. O, dobra, cześć. Żyję. Żyję, jest! Itemsy zebrane, wypływam stąd. Co? Ha? No. O Jezu! Jak żaba. No. Nie? Jak wygięty. Jak wygięty. Czekaj, gdzie my mieliśmy ten... No Reaper gdzieś. Tu jest jakiś, halo, co tu co się jest? Dzieje? Reaper tam jest, tutaj. Ja się boję go trochę. A faktycznie, dobra, ja nawet do niego nie podchodzę. Ale zobaczcie, czekaj, są jakieś... Nie, zostaw go, bo cię zabije pewnie. O, nie, słaby jest. Ale słaby. No. Coś dropnęło z niego fajnego? Czy nic? Chyba nic. Dobra, wracaj do łodzi i dalej tutaj. Płyniemy. Nie, stój. No dawaj. Także Stiviaki, mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ze mną był oczywiście Woski i jest to początek nowej serii u mnie. U Woskiego już początek nowej serii był, także zapraszam na odcinek do Woskiego. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii. Także trzymajcie się, hej. Hej.